Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Środa, 16 grudnia. Kolejna pobudka z kryptoekipą. Dzisiaj będzie naprawdę mocno, dlatego że odpowiemy sobie na bardzo ważne pytanie. Odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego większość ludzi nie zarobi dużo na rynku kryptowalut. Odpowiemy sobie na pytanie: dlaczego ty nie zarobisz na rynku kryptowalut, jeżeli nie nauczysz się systematycznie budować swojego portfela i nie będziesz twardo, mocno przestrzegał pewnych zasad, którymi rządzi się ten rynek? Zanim jednak zaczniemy rozwiązanie konkursu z piątku, a więc miałem dla Was książeczkę Biznes Ci Ucieka od Marcina Osmana, bardzo fajna książka biznesowa. Słuchajcie zwycięstwa Paweł Kolaska. A więc Paweł, jeżeli mnie oglądasz, wejdź na grupę główną na telegramie, oznacz mnie, daj swój adres do wysyłki i taką książkę dzisiaj ode mnie dostaniesz. No i słuchajcie, dzisiaj mamy kolejny konkurs, oczywiście rozlosujemy to w piątek. Brian Tracy, zjedz te żabę. Bardzo mocna pozycja. Kto czytał, to wie, że to jest dobra książka. Słuchajcie proste zasady. Pod tym wideo napiszcie jedną kryptowalutę, jedną kryptowalutę z waszego portfela, którą trzymacie absolutnie na long terma. Krótko mówiąc, nie interesuje Was kurs tej kryptowaluty. Trzymacie ją absolutnie na długo. Nie patrzycie na wzrosty, nie patrzycie na spadki. Zainwestowaliście absolutnie long terminowo i czekacie na prawdziwy to demon. Dobra, słuchajcie, zaczynamy sobie od takiego obrazka, który gdzieś tam pokazuje, jak widzą nas osoby z zewnątrz. Jak odbiera nas większość ludzi, które nie interesują się gdzieś tam Bitcoinem, a widzą informacje o Bitcoinie na naszym Facebooku, na naszym Twitterze, na naszym Instagramie. Widzą, że dodajemy jakieś wykresy, dodajemy jakieś procenty, pokazujemy, co się dzieje na rynku. No i tutaj taki fajny obrazek, że oczywiście, jak Bitcoin jest mały, to każdy mówi, że to jest bańka. Potem Bitcoin rośnie, każdy dalej mówi, że to jest bańka. Potem zaczyna się jakaś tam adopcja, tak jak mamy teraz, taki czas, kiedy ci inwestorzy instytucjonalni właśnie wchodzą na rynek, również ludzie mówią, że to bańka i potem, tak naprawdę, nawet jak wszystko urośnie i my będziemy korzystać z tych rozwiązań, zarabiać na tym rynku, żyć w tym świecie opartym o blockchaina, to ci ludzie będą źli, będzie im z tym źle, natomiast dalej będą mówić, że to bańka, dlatego pamiętajcie, nie dogodzimy każdemu, każdy tak naprawdę pilnuje swoich finansów i każdy inwestuje w te projekty, które uważa, że są wartościowe. Wartościowe. Słuchajcie, dzisiaj bardzo ważny temat, moim zdaniem temat fundamentalny, kolejna lekcja, którą ja wyniosłem z rynku w latach 2016-2017, i to jest rzecz, o której chciałbym bardzo mocno wam powiedzieć, i chciałbym, żeby każdy bardzo mocno wbił sobie do głowy pełne rzeczy. Będzie ostro, będzie radykalnie, ale tak musi być po to, żeby każdy zrozumiał, ale zanim przejdziemy, zerknijmy sobie na Kongeko, zobaczmy, co się tutaj dzieje. No, słuchajcie, 19672, a więc idziemy. Już w kierunku wyrównania tego ATH. Bitcoin prawie 2% do góry w ciągu 24 godzin, ponad 7% w ciągu 7 dni. Ethereum również wraca do poziomu 600 dolarów, a więc mamy 592. Jeżeli chodzi o 24 godziny, to jest 1% w górę, i jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, to jest prawie 7% w górę. Jeżeli chodzi o inne projekty. To przede wszystkim dzisiaj są na pewno zadowolone osoby, które zainwestowały w polski projekt Smartki. Tak jak widzieliście, cena idzie bardzo fajnie do góry. Czekamy oczywiście na ważne informacje, czekamy na listingi, czekamy na handel na probicie. Natomiast jeżeli ktoś wchodził w tej pierwszej rundzie na probicie, a więc w tej pierwszej rundzie IEO, to ma już zrobione ponad 200%. Także gratuluję wszystkim. Oczywiście dla mnie to jest projekt absolutnie long term. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do odpowiedzi na najważniejsze pytanie: dlaczego większość ludzi nie za robi na rynku kryptowalut dużych pieniędzy. Posłużymy się tutaj przykładem Chainlinka. Oczywiście tutaj można wziąć bardzo wiele, wiele przykładów, natomiast Chainlink to jest taki projekt, który każdy zna i gdzieś tam na podstawie tego projektu będzie łatwiej przekazać mi to, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć. Słuchajcie, przede wszystkim, jeżeli popatrzymy sobie na wykres Chainlinka, to tak jak widzicie, ta kryptowaluta miała wzroty i upadki. Oczywiście to, o czym mówię, jest skierowane do zarabiania większych pieniędzy. Nie mam tu na myśli inwestorów, którzy zarabiają na projekcie 100, 200, 300, 400 czy 500 dolarów, bo tutaj, żeby zarobić taką kwotę, nie trzeba być żadnym traderem, nie trzeba być żadnym omnibusem, nie trzeba nawet mieć specyficznej wiedzy na temat rynku. Wystarczy trafić na dobry moment, kupić dobre projekty i w okresie hostsy. Każdy jest magikiem, każdy wie, który projekt urośnie, dlatego że wszystko rośnie, i zarobienie w tym okresie właśnie takiej kwoty to nie jest absolutnie żaden projekt. Dzisiaj porozmawiamy sobie o cechach, które są bardzo mocno potrzebne po to, żeby na tym rynku zarobić duże pieniądze. Oczywiście pamiętajcie, że wszystko co mówię to nie jest porada inwestycyjna i jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Jeżeli macie w swoim portfolio projekt, być może jest to chaining, być może jest to taki projekt właśnie jak chaining, który kupiliście długoterminowo. Musicie wiedzieć, że podczas tej długiej drogi, którą przebędziecie właśnie z tym projektem, będą wzloty i upadki. Trzy główne cechy, które powinien mieć każdy dobry inwestor: to jest cierpliwość, systematyczność i konsekwencja. Natomiast to, co spina te wszystkie trzy cechy, to jest wizja końca. Wizja końca to jest to, kiedy projekt zrealizuje swoje wszystkie założenia. To jest to, kiedy projekt wypuści ten produkt, na przykład na który czekamy. To jest to, kiedy projekt zrealizuje partnerstwa. To jest to, kiedy projekt trafi w rynek, złapie marketing, złapie wiatr w żagle i te wszystkie warunki muszą być spełnione do tego, żeby dany projekt odniósł sukces. Natomiast cierpliwość Systematyczność i konsekwencja to są te cechy, które podczas tej długiej drogi, drogi, która może trwać rok, dwa, trzy lata, do pięciu lat, pomogą Wam gdzieś tam zbudować bardzo, bardzo dobry, duży wynik na wartościowym projekcie. Oczywiście pamiętajcie, że ten rynek jest bardzo nasycony. Kiedy rozmawiamy o rynku altcoinów, to często mówimy o realizacji zysków i o wychodzeniu z projektów. I tutaj pełna zgoda. Większość projektów padnie, większość projektów nie jest potrzebna i na większości projektów zarabiamy na bieżąco, natomiast nie inwestujemy w nie długoterminowo. Pierwsza rzecz, jaką musi zrobić, po raz kolejny powtarzam, to jest podzielenie swojego portfela. Podzielenie swojego portfela na projekty długoterminowe i krótkoterminowe. I teraz zobaczmy, jakie tutaj pułapki można złapać i. Też powiem Wam, jakie pułapki były w roku 2016 i 2017. Weźmy sobie przykład Chainlinka. Jeżeli ktoś był wczesnym, powiedzmy, inwestorem Chainlinka, czyli zacznijmy sobie tutaj od stycznia 2018, to tak jak widzicie, cena Chainlinka przez cały rok 2018-2019, tak naprawdę do końca 2019 wahała się, wahała się między powiedzmy 0,7 dolara przez 03, 03 praktycznie przez ten cały okres a więc rok 2018 i przez praktycznie cały 2019 cena na Chainlinku to była 03 dolara. I teraz tak, jeżeli ktoś kupił ten projekt długoterminowo i wierzy, że Chainlink będzie właśnie tym projektem, który wprowadzi pewne zmiany, który odpali bardzo mocno, który będzie wyznaczał pewne trendy, jeżeli chodzi właśnie o blockchaina, no to zobaczmy jakie tutaj mieliśmy możliwości. Jeżeli ktoś kupił Chainlinka na poziomie powiedzmy 1 dolara czy 0,7 dolara zainwestował bardzo duże pieniądze i przez cały rok 2018 i przez cały rok 2018 miał swoje pozycje na minusie, a więc kupił za 0,7, za 0,6, i tak jak widzicie na wykresie bardzo długo cena była tu 0,3, 0,2, nawet 01 i ktoś musiał rok czasu siedzieć na tej stracie. Rok czasu to jest bardzo, bardzo dużo. Nasza głowa gromadzi wtedy różne informacje, i być może pojawiają się sygnały, że ten projekt już nigdy, nigdy nie odpali. I tu pojawia się pierwsza pułapka, w jaką wpadło bardzo wielu inwestorów. Jeżeli ktoś kupował ten projekt na poziomie 0,6, 0,7, czy nawet tak jak tu widzicie, 1 dolara, i przez okres 12 miesięcy, czyli przez cały rok powiedzmy, 2018 do, do tutaj końca 2019, ta cena była na minusie, to ten inwestor siedział z myślą, żeby jak najszybciej odrobić swoje straty. Pierwsza rzecz, jaką zrobiło bardzo wiele osób, to jak tylko cena wróciła do tego poziomu, a więc do poziomu jednego dolara, to bardzo wiele osób sprzedało wszystko. Dlaczego? Dlatego, że przez ponad rok czasu na tej pozycji byliśmy na minusie. Rok czasu nic się nie działo, a przecież jak kupowaliśmy Chainlinka, to wszyscy mówili, że ten projekt już niedługo odpali, że ten projekt jest naprawdę niesamowity i mega, mega wartościowy. Natomiast ten czas, ten długi czas, a więc ten rok czasu, kiedy w projekcie. Cena nie poszła w górę. Kiedy cena spadała, kiedy byliśmy bardzo długo na minusie, powoduje to w naszej głowie, że kiedy cena wraca do ceny zakupu albo idzie lekko ponad cenę zakupu, bardzo wielu inwestorów wychodzi z projektu i sprzedaje. Co wydarzyło się później w roku 2019? Słuchajcie, poszliśmy na 340. Jeden. I oczywiście tutaj pojawia się druga grupa inwestorów, a więc pierwsza grupa to jest taka, która sprzedała tylko w momencie, kiedy cena wróciła do ceny zakupu, bo tak jak mówię, rok to jest bardzo długo, rok na minusie, kiedy ktoś miał obiecamy w cudzysłowie, bo tak wiele osób postrzega rynek, że cena będzie szła w górę, to ten rok był tak mocny, że zabrakło tutaj tej cierpliwości, zabrakło tutaj tej konsekwencji i zabrakło systematyczności. Systematyczność, bo jeżeli ktoś wierzył w ten projekt dalej, to po prostu go dokupował. Więc druga grupa ludzi to jest taka, która również kupywała tutaj w tym okresie i jak cena poszła, ma 3,40 czy ma 3,70 dolara. To jest absolutnie szczyt. Każdy zrobił tutaj, powiedzmy, jak ktoś kupował w okolicy dolara, powiedzmy te 300% i każdy był mega, mega zadowolony. 300% to jest naprawdę dużo. Więc kolejny błąd, pierwsza górka, pierwsze wyższe wybicie, pierwsze 300% i w 100% wyjście z projektu. Sprzedaż. Całości. Sprzedaż wszystkich naszych walizek, tak jak my to nazywamy, również nie jest tutaj dobrym rozwiązaniem. Oczywiście, kto sprzedał tutaj za 3, powiedzmy 3,80, 3,40, był bardzo, bardzo zadowolony. Natomiast zobaczmy, co dało się, działo się dalej. Cały rok 2019 mieliśmy wahania ceny. 1 dolar, 1,3. Pójście na 2,6. Potem znowu osiągnięcie tej puli 3 dolarów i 4 dolarów. I tu mamy taką samą sytuację. Kiedy znowu Chaining urósł do tej kwoty 3,70, to część ludzi realizowała zyski a część ludzi dopiero wchodziła w ten projekt bardzo wiele osób kupowało właśnie tutaj Chainlinka wtedy kiedy mieliśmy tutaj właśnie w roku 2019 pójście w okolice 4 dolarów no i znowu cały rok 2019 słuchajcie 2 dolary 2,5 dolara, 3 dolary i znowu mamy to samo Chainlink Idzie na ponad 4 dolary, i znowu osoby, które kupowały to za 3 dolary w roku 2019, przychodzi rok 2020, znowu ten długi okres czasu, już oczywiście nie tak długi, znowu sprzedają, dlatego że przez rok czasu to nie wystrzeliło, to nie poszło w górę i nie udało się zarobić tej wymarzonej kwoty kilku tysięcy procent. Oczywiście potem mieliśmy znowu mega spadek, a więc trending poszedł znowu na 2 dolary. Natomiast to, co wydarzyło się w Horsesie, później każdy widział, a więc poszliśmy z tych dwóch dolarów. Słuchajcie, poszliśmy tutaj, yy, poszliśmy tutaj na bardzo mocne ATH, czyli poszliśmy na 19 dolarów. Pierwsza bardzo ważna rzecz, którą chcę Wam dzisiaj przekazać. Jeżeli macie w portfolio projekty długoterminowe, jeżeli wierzycie, że projekt ma niesamowite produkty, jeżeli widzicie, że team pracuje, że white paper, roadmap, to wszystko jest realizowane i kupujecie projekt na etapie gemu tego tak zwanego, kiedy projekt jest bardzo, bardzo tani to miejcie wizję końca. Dajcie projektowi 2-3 lata na to, żeby mógł niesamowicie rozwinąć skrzydła. I potem w te wszystkie osoby, które kupowały, powiedzmy, Chainlinka w 2018 roku za te 0,2 czy 0,3 dolara, nawet jeżeli po drodze sprzedawały część. Czyli 30%, 40%, to potem poszliśmy tutaj po niesamowity wynik. Chcę wam pokazać, że nasza głowa, jeżeli chodzi o projekty długoterminowe, musi być przygotowana na cierpliwość, na systematyczność, na, na konsekwencje, po to, że jeżeli inwestujecie w projekt długoterminowo, a w nim się dzieje dobrze, on się rozwija, to lepiej jeszcze sami o nim zapomnieć. Tak jak mówię, nie dotyczy to wszystkich projektów, bo musicie mieć w portfelu projekty, gdzie zyski są realizowane realizowane na bieżąco, natomiast są takie projekty, które są perełkami i które w tym long termie dadzą zarobić. Pamiętajcie, największe fortuny powstają podczas bessy. To podczas bessy, podczas wtedy, kiedy projekt jest tani, osoby, które robią zakupy, osoby, które inwestują w rynek, to one kupują bardzo dużo i one potem przy tym wystrzale bardzo, bardzo dużo zarabiają. Natomiast są to osoby, które mają stalową dupę. Tak zwaną Twardą dupę, czyli potrafią wytrzymać te olbrzymie spadki, nie sprzedać, wytrzymać te ciśnienie, dlatego bardzo ważne jest również to, że jeżeli inwestujecie w kryptowaluty, to żeby ta kwota, którą inwestujecie, nie za zakłócała Waszej głowy, żebyście mogli mieć spokojną głowę podczas tego, kiedy są te spadki. Jeżeli popatrzymy na Chainlinka, to zobaczmy sobie, jak to wygląda w datach. Słuchajcie, 15 grudzień 2019, a więc 15 grudzień, koniec roku 2019 Chainlink kosztuje 2 dolary. 15 grudzień 2020, a więc wczoraj, chaining kosztuje 12 dolarów. Rok czasu. Z 2 dolarów na 12 dolarów. Słuchajcie, niesamowity wzrost. I być może teraz bardzo wiele osób realizuje właśnie tutaj swoje zyski przy tej cenie 12 dolarów. A być może są takie osoby, które trzymają Chainlinka na 5 lat i kupiły go w roku 2018 i uważają, że on pójdzie po cenę 20, 30, 40, 50 czy 100 dolarów. Dlatego bardzo ważne to jest to, że jeżeli macie takie perełki w swoim portfolio, jeżeli macie projekty, które są absolutnie na long term, to musicie wykazać się tutaj wizją. Do końca cierpliwością, systematycznością. To jest bardzo ważne. To pozwoli Wam zarobić na tych projektach niesamowite procenty. Natomiast to nie dotyczy całego portfela. Musicie wiedzieć, że również musicie mieć projekty, na których zarabia się po prostu na bieżąco. Ten przykład Chainlinka można odnieść do bardzo, bardzo wielu projektów. Wiele osób, jak kupuje jakiś projekt, kiedy ten projekt jest bardzo mały, za 0,03 dolara, za 0,02 dolara i ten projekt pójdzie zrobite 500, 600%, wiele osób sprzedaje. Natomiast zapomina o tym, że projekt jest nowy, że projekt nie zrealizował jeszcze swoich założeń, że poszedł na pierwszym hypie i zapomina o tym, że kupiło ten projekt właśnie na long terma, a więc na okres być może dwóch, trzech, czterech czy pięciu lat. Dlatego każdy moim zdaniem powinien mieć właśnie taki projekt, taki dobry projekt, gdzie położył tą wiarę, położył swoje fundusze i wierzy, że ten projekt w tej perspektywie kilku lat da zarobić niesamowite pieniądze. Kolejna bardzo ważna rzecz, kolejna bardzo ważna lekcja, którą trzeba wynieść z rynku, której trzeba się nauczyć. Wiele osób dzisiaj mówi: "Maciek, gdybym ja się urodził w latach 90., to bym był milionerem". A ja pytam dlaczego? Dlatego, że wtedy było bardzo, nie było regulacji, nie było, nie było skarbówek, wiele rzeczy można było robić gdzieś tam po omacku i rzeczywiście, wiele fortun Polaków powstało w latach właśnie 90. Wtedy, kiedy rzeczywiście ten biznes był łatwiejszy. Mamy dużo przykładów, kiedy polscy milionerzy zaczynali w latach 90. w małym garażu, miesając, mieszając farbę i malując mieszkanie. Natomiast wiele osób mówi słuchaj, Maciek. Ja nie zarobię dużych pieniędzy, bo ja się urodziłem w małym mieście. Bo ja się wychowałem być może na wiosce. Wiele osób mówi: Maciek, ja nie zarobię dużych pieniędzy, dlatego że urodziłem się w Polsce, a nie na przykład w Anglii czy we Włoszech. I teraz słuchajcie. Można to odnieść oczywiście również do rynku. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie wymówki, które gdzieś tam stosujemy, czyli powiedzmy to, co nas otacza, powoduje to, że ludzie pewne rzeczy, pewne wymówki po prostu sobie stosują. Natomiast jeżeli odniesiemy to do rynku kryptowalut. Każdy mówi tak samo. Maciek, gdybym ja kupił Bitcoina za 3000 dolarów, to przy cenie 20 dolarów bym był milionerem. A ja pytam, to dlaczego nie kupowałeś? Dlaczego nie kupowałeś Bitcoina wtedy, kiedy była pandemia, kiedy był on na samym dole? No bo wtedy, bo wtedy był kryzys. Bo wtedy wszyscy straszyli, że korona położy całą gospodarkę. Musicie nauczyć się pewnych, pewnych mechanizmów. I teraz, jeżeli jesteś inwestorem długoterminowym i kupujesz jakiś projekt absolutnie na samym początku, wtedy, kiedy on jest tani, kiedy on jest mały, kiedy jeszcze nikt w niego nie wierzy i masz tą wizję konta, czyli wiesz, że inwestujesz w niego absolutnie długoterminowo, to wtedy nie sprzedasz tego projektu, jeżeli on robi te 200, 300, 400 czy 500%, a czekasz po prostu naprawdę na niesamowity wystrzał. Oczywiście większość osób, ponad 90% na tym rynku nigdy nie zarobi. Dlaczego? Dlatego, że powiem Wam, jak to działało również w latach 2016 17 Zwykły zjadacz chleba, nawet jeżeli on Wam mówi, oczywiście w cudzysłowie, bez obrażania nikogo, chcę, żebyście po prostu dobrze zrozumieli to, co chcę przekazać. Jeżeli ktoś kupuje projekt za 0,3 dolara, i ten projekt zrobi 0,9 dolara, to dla zwykłej osoby 300% to jest niesamowity wzrost. To jest wzrost, który jest możliwy m.in. tylko na rynku kryptowalut. I Jeżeli ktoś mi mówi, że on kupiłby bitcoina za 3000 dolarów, a sprzedałby go za 100 tysięcy, to ja wiem, że on kłamie. Dlaczego? Dlatego, że ponad 90% ludzi nie jest w stanie psychicznie unieść tego wzrostu. Jak projekt robi 500, 600, 1000, 2000 procent, to 90% ludzi po prostu go sprzedaje. Sprzedaje go do zera, dlatego że jest zarobiona. I nawet jeżeli projekt, tak jak Chainlink, jeżeli ktoś sprzedawał, jeżeli ktoś kupował na poziomie 0,3 dolara i sprzedał go za 4 dolary, a teraz pluje sobie w brodę, bo Chainlink szedł po, po 12 dolarów, po 16 dolarów, czy tak jak mamy teraz poziom 12 dolarów to niestety nasza psychika jest tak zaprogramowana, że jak widzimy ten niesamowity wzrost z 0,3 dolara na 4 dolary, to po prostu sprzedajemy. To jest bardzo, bardzo trudno, żeby wyrobić sobie, jeżeli chodzi o te czołowe projekty, projekty tą wizję końca. Chainlink cały czas realizuje swoje założenia. Cały czas, wiesz, tam jest to projekt, który podczas hosty może pójść naprawdę po niesamowite wyniki. Od razu mówię, ja nie jestem jakimś tam zwolennikiem Chainlinka, to znaczy podoba mi się ten projekt, ale sam dużo w niego długoterminowo nie inwestuję. Mam inne projekty. Natomiast dzisiaj omawiam wszystko na Chainlinku. Dlatego musisz wiedzieć o tym, że oprócz tego, oprócz tej pułapki, że podczas spadków, które będą trwały długo, Twoja głowa będzie mówiła podczas powrotu chcemy, żebyś sprzedał. To również jak zobaczysz na swoim portfolio 400, 500, 1000%, to Twoja głowa będzie również ci mówiła, żebyś wszystko sprzedał. Oczywiście sprzebasz poziomami jak najbardziej. Natomiast jeżeli macie wizję końca, jeżeli macie ten long term, to musicie wiedzieć o tym, że to, co ma tym rynku jest najtrudniejsze, to wytrzymanie właśnie z tym projektem, który jest tak niesamowity, okres 2, 3, 4 czy 5 lat. Mam nadzieję, że to jest dobra lekcja dla Was na przykładzie tego czynniku. Mam nadzieję, że każdy z nas znajdzie w swoim portfelu taki projekt który na przestrzeni 2, 3, 4, 5 lat właśnie da niesamowity wzrost niesamowity zarobek między innymi taki jak Chainlink dobra słuchajcie tyle było długo natomiast chciałem Wam to przekazać to są również moje lekcje tak jak widzicie głowa musi pracować odpowiednio systematyczność, cierpliwość, konsekwencja wizja końca, sprzedawanie poziomami realizowanie i dzielenie swojego portfela a więc pro projekty na long term i projekty na shorta krótkoterminowe to wszystko jest bardzo ważne. Lecimy do wydarzeń. Mam nadzieję, że to było wartościowe. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, bo każda pobudka naprawdę to jest lekcja dla Was. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, jesteśmy na BIM Krypto. Liczba fal Bitcoina zwiastuje wybicie powyżej szczytu. Oczywiście tutaj mamy analizę techniczną, właśnie, właśnie zrobioną na BIM Krypto, gdzie mamy informację, że najprawdopodobniej Bitcoin znajduje się w przeburzonej fali trzeciego cyklu, która może zakończyć się między 25 a 26 tysięcy dolarów. Bitcoin odbił, Bitcoin idzie już w kierunku wyrównania tego ATH, które mieliśmy. Także zapraszam Was tutaj do przestudiowania tego artykułu i tego wykresu na BIM Krypto. I lecimy sobie dalej. Instytucje w tydzień wlały na rynek 429 milionów dolarów. Słuchajcie, mówimy o tym praktycznie w każdej pobudce. Pokazujemy, jak duzi inwestorzy instytucjonalni inwestują potężne kwoty w bitcoina. Inwestują nie rok temu, nie dwa lata temu, tylko teraz. To jest również znak dla nas, że Bitcoin dzisiaj wyszedł z tej ulicy, z tego mainstreamu i idzie w kierunku dużych giełd, w kierunku instytucji. Grace Clay, MicroStrategy, Galaxy to są potęgi, które dzisiaj naprawdę niesamowite kwoty. Tak jak widzicie, ta cała kwota jest naprawdę imponująca, 429 milionów dolarów. Natomiast jeżeli porównamy to sobie z rynkiem tradycyjnym, rynkiem złota, srebra, akcji, ciągle to są pieniądze nieduże, jeżeli weźmiemy pod uwagę gdzieś tam tą gospodarkę i te pieniądze, które znajdują się na świecie. Pokazywaliśmy jako czas, jakiś czas temu to. Dlatego dzisiaj te instytucje wiedzą, że to jest dobry czas dla Bitcoina, dlatego że skoro dywersyfikują kapitał i inwestują takie kwoty, to wierzą w to, że to będzie po prostu rosło. Lecimy sobie dalej. 10% Brytyjczyków kupiło już Bitcoina. Dla mnie mega zaskakująca informacja. Ostatnio pokazywaliśmy, że gdzieś tam ta średnia na, świe na świecie, jeżeli chodzi o bit Bitcoina, jest na poziomie 1,7%. Natomiast tutaj Brytyjczycy myślą, że gdzieś tam są w czołówce. 10% to jest moim zdaniem bardzo, bardzo dużo. Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, Polka Dot, rywal Ethereum, uruchamia Polka Starte DEX i pulę płynności. Polkadot dla mnie y, trzecia pozycja, jeżeli chodzi właśnie o, o Letcoiny, tak to możemy nazwać. Jakiś czas temu na grupie edukacja wrzucałem post, że dość mocno się w Polkadota y, y, dość mocno załadowałem walizki, jeżeli chodzi o Polkadot, y, traktując właśnie to jako konkurencję dla całego ekosystemu Ethereum. Polkadot y, uruchamia Polka Starter, a więc tą y, giełdę DEX, oczywiście tych deksów mamy bardzo dużo, natomiast na BIN Krypto mamy bardzo fajnie wyjaśnione, co nowego właśnie wnosi Polkadot. Czym różni się Polka DOT DEX, a więc ten Polka Starter od reszty? Zachęcam do poczytania, w jaki sposób tutaj Polka DOT można powiedzieć w biegu do tego świata dexów. co tutaj będzie nowego, jakie będą tutaj rozwiązania właśnie yy, dla inwestorów. Także bardzo ciekawy temat. Dla mnie Polka DOT absolutnie bardzo, bardzo mocno ważna pozycja w moim portfelu. Lecimy sobie dalej. Karty Binance dostępne w Europie, informacja od Binance'a, wiele osób już pokazywało tą kartę, myślę, że z Polski też, kto sobie zamówił, to będzie już dostawał, ja tej karty oczywiście nie zamawiałem, uważam, że ciągle dzisiaj lepsze warunki jednak są w Crypto.com, natomiast to jest kwestia indywidualna, ja używam karty Crypto.com, więc karty Binance'a nie mam, natomiast jest to informacja dla wszystkich, którzy mają tą kartę Binance'a czekają, jest to dostępne w Europie, jeżeli zapisywaliście się, to pewnie te karty będziecie otrzymywać, bo tak jak widzicie Binance rozpoczął wysyłkę fizycznych kart właśnie w strefie tej europejskiej, a więc w europejskim obszarze gospodarczym. Jest oczywiście cashback, są wszystkie możliwości, wszystkie bonusy, jeżeli chodzi o tą kartę. Także jeżeli tutaj zamawialiście, to po prostu trzeba cierpliwie czekać, bo już niedługo najprawdopodobniej te karty dostaniecie. Smartki, a więc polski projekt Polski Game, który rozwija się naprawdę niesamowicie i tutaj oczywiście wszystkie osoby, które wchodziły w tej fazie czy to Private Sale, czy to właśnie w IO, na probicie są zadowolone, bo jest po ma na 200%. Natomiast cofnijcie się do tego, co mówiłem wcześniej o Chainlinku. Dzisiaj smartki porównuje się do Chainlinka. Oczywiście, ja nie mówię, że ten projekt absolutnie na pewniaka zrobi poziom, nie wiem, 10 czy 12 dolarów. Natomiast moje zdanie jest takie, że technicznie, jeżeli chodzi o produkt, jeżeli chodzi o team, jeżeli chodzi o marketing, to ten projekt ma wszystko. Żeby absolutnie zacząć długą, być może krętą, ale długą, dobrą drogę do niesamowitych wzrostów. Dla mnie 200% na Smartkeju to nie jest żaden wzrost. I wiele osób Ci pytało mnie na grupie, czy ja będę realizował swoje zyski na jakich poziomach. Nie, nie będę. Dla mnie jest to projekt absolutnie długoterminowy. Chcę obserwować, jak Smartki się rozwija. Chcę widzieć, jak ludzie, firmy, instytucje, hotele korzystają z tej technologii, którą Ci oferuje Smartki i mam nadzieję, że cena Tokena będzie szła tutaj. W parze. Mamy informację o dodaniu płynności na Uniswap, więc czekamy na to 18 grudnia. Czekamy na uruchomienie tradingu na, no oczywiście na Probicie. Czekamy na nowe giełdy, bo również mamy taką informację, że będą dwie nowe giełdy. Słuchajcie, Stop 10 Market Capu, także będziemy obserwować dla mnie projekt absolutnie na long. Terma. Dzisiaj u Kamila z encyklopedii Kryptowalut będzie również EMA z ludźmi z teamu, także jeżeli interesujesz się smartki, to zapraszam Cię w imieniu Kamila na jego kanał, bo myślę, że również będzie się naprawdę dużo działo. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, jesteśmy dalej, jesteśmy dalej przy Bitcoinie. W 2020 roku władze Estonii cofnęły licencje ponad 1000 firmom działających w obszarze aktywów cyfrowych. Estonia, czyli raj dla wszystkich podmiotów, firm, które zajmowały się kryptowalutami, lata 2018 19 były to lata, kiedy właśnie wiele osób przenosiło swoje działalności do Estonii, natomiast teraz widać, że oni robią również z tym porządek, gdzieś tam chcą to ujednolicić, żeby nie było to tak, że ktoś przenosi firmę tylko po to, żeby gdzieś tam unikać podatków, także tak jak widzicie ponad tysiąc ponad firm straciło licencję i gdzieś tam również, również Estonia idzie w kierunku, żeby ten rynek sobie usystematyzować. Lecimy sobie dalej jesteśmy na kompariku mamy artykuł na temat ceny Ethereum, Ethereum zdrożeje do 10 tysięcy dolarów wraz z nim na wartości zyskają inne alkoiny, sugeruje, znamy Analityk. O tym mówiliśmy wczoraj, pokazywaliśmy, że Ethereum jest niedoszacowane względem Bitcoina. Mówiliśmy o ekosystemie Ethereum, dlatego dzisiaj nie będziemy już tego powtarzać. Natomiast również uważam, że w tej długiej perspektywie czasu Ethereum ma naprawdę dużo do udowodnienia, ma dużo do zrobienia i również uważam, że ta cena, którą mamy teraz, jest nieadekwatna do tego, co Ethereum. Oczywiście oferuje swoim ekosystemem, dlatego czekamy na rozwój Ethereum 2.0, czekamy na rozwój tego ekosystemu. I jeżeli chodzi o Ethereum, dla mnie, właśnie jest to jeden z projektów, o którym mówiłem na początku projekt absolutnie na long term. Lecimy sobie dalej. Jesteśmy dalej na kompariku. Wiemy, w jakie kryptowaluty inwestują eksperci z Messarii. To pokazywaliśmy wczoraj, dzisiaj tylko przypomnienie. Jeżeli ktoś nie widział jeszcze tego raportu z Messarii, link macie na grupie Edukacja, macie również informacje we wczorajszej pobudce. Zobaczcie sobie, w co Messarii inwestuje. Oczywiście jest Bitcoin, jest Ethereum, ale nie będę więcej zdradzał. Poczytajcie sobie raport niezwykle wartościowy, nie tylko o tych yy, ich inwestycjach, ale o rynku DeFi, o rynku MFT, o ważnych osobach w świecie krypto. Także jest to raport, z którym po prostu warto. Się zapoznać. Mamy również prognozy Kompariku na rok 2021, oczywiście Bitcoin. Ethereum, podstawowe pozycje, myślę, że dla, dla każdego, wielu tutaj analityków i inwestorów uważa, że właśnie te projekty pójdą po nowe ATH, także jeżeli jesteś również nową osobą na rynku kryptowalut, to na Twoje oczy powinny być zwrócone właśnie na początku drogi w kierunku Bitcoina i Ethereum. Dobra, lecimy do naszych projektów słuchajcie, dzisiaj dzisiaj już mamy, wczoraj zatwierdzaliśmy alokację na Syndicate, na Zilidze, na Zil także czekamy tutaj na wyniki czekamy teraz właśnie na, na alokację, na rozdanie tego, to wszystko wszystko będzie 20, należy teraz, się za, będzie trzeba się zalogować i oczywiście w ciągu 7 dni zatwierdzić swoją alokację i będziemy mieli tutaj rozdane, właśnie kupowaliśmy za połowę ceny. Każdy syndykat to jest od 10 do 20 dolarów, tak było do tej pory. Tutaj również myślę, że ten syndykat da zarobić i czekamy oczywiście na ogłoszenie kolejnego syndykate. Cały czas przypominam, że trwa supercharger, także giełda kryptocom jest to bardzo dobre miejsce do mnożenia swoich kryptowalut. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, mamy niesamowitą informację na temat KryptoCom, na temat ich portfela DeFi. Przypominam, portfel DeFi od KryptoCom to jest co innego niż aplikacja KryptoCom. Ten portfel DeFiowy to jest portfel, do którego macie klucze prywatne, macie dostęp, to jest bezpieczny portfel i mamy niesamowitą informację, że właśnie na tym portfelu, a nie właśnie na aplikacji KryptoCom będzie opcja Earn, będzie można zarabiać na kryptowalutach w sposób bezpieczny. Daj ETH USDC, USDT, Bat, Uni, Comp, WBTC i ZRX to są na początku te pierwsze kryptowaluty. A więc, jeżeli ktoś ma obawy przed zarabianiem na giełdach, na stakingu, na lunchpulu na Binance, czy ktoś nie wiem, boi się trzymać na giełdzie kryptokom, czy na aplikacji kryptokom, to również macie możliwość zarabiania na tym bezpiecznym, DeFi-owym Ja również rozpocznę niedługo tutaj testowanie i oczywiście filmik wleci na kanał. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Jak widzicie w KryptoCom również dobrze się dzieje. Czekamy oczywiście na AMA z Chrisem Marszałkiem. Czekamy na informacje na temat mindnetu, makro, bo to jest bardzo ważne, natomiast mamy fajną informację. Kryptocom lubi robić konkursy, lubi dużo rozdawać. Mamy tutaj właśnie takie świąteczne konkursy dotyczące aplikacji, dotyczące giełdy, a więc wszystkie informacje macie oczywiście na medium. Konkursy zarówno dla inwestorów, którzy są bardzo długo w KryptoCom, a więc tu Kryptocom docenia te osoby, które są, są na pokładzie 2 czy 3 lata ale również dla osób, które dołączyły niedawno wszystko bardzo fajnie rozpisane na medium zrobimy sobie oczywiście podsumowanie na naszą grupę edukacja, warto uczestniczyć, Crypto.com naprawdę daje fajne nagrody, wiele osób wygrało, ja sam kilka razy już dostałem krypto, także taki konkurs polecam, polecam każdemu serdecznie, lecimy sobie dalej dużo dzieje się w Chiliz, słuchajcie po tym partnerstwie z Binance'em, oczywiście te partnerstwo było dużo, dużo wcześniej natomiast teraz mamy na lunchpool'u uruchomienie możliwości właśnie, właśnie farmienia fantokenów. przypominam, że Wczoraj zrobiłem film, w jaki sposób to zrobić. Jeżeli tego filmu nie widziałeś, zapraszam Cię na kanał. Natomiast mamy Trabzon spor, spor na Paribu. Dobra informacja na kolejnej giełdzie tureckiej. Przedtem weszło Galatasaray. Mamy również ponad 200 milionów tokenów Chiles zamrożonych właśnie w Locker Roomie. Niesamowita rzecz. Ja również tutaj sporo zainwestowałem. Mam nadzieję, że któryś duży klub dołączy do Socios. Myślę, że wejście takiego klubu jak Real Madrid, AC Milan, czy, czy właśnie Manchester City to będzie bardzo duży krok. I myślę, że ten Locker Room, właśnie ten rodzaj FTO za pomocą Locker rooma da tutaj dość dobrze zarobić. Lecimy sobie dalej. Oczywiście nad, dzisiaj mamy kolejne FTO godzinie 13 czasu polskiego, a więc warto, warto na aplikacji Socios, Jest to włoska Nowara, natomiast mamy również bardzo fajne podsumowanie od Aleksandra Dreyfusa, to co wydarzyło się w ostatnim czasie. Czyli spracuje, czyli robi swoje i dla mnie również jest to projekt absolutnie long-termowy. Dla mnie to jest projekt na 2 do 5 lat. Jest bardzo dużo do zrobienia. Tak jak wiecie, przez koronawirus nie wszystko w sporcie działa tak jak trzeba, dlatego tu pełne zaufanie do projektu i ja inwestuję tu absolutnie długoterminowo zobaczymy co będzie się działo, obserwujemy lecimy sobie dalej, słuchajcie yy, mówiliśmy już o FTO więc Socios mamy zamknięte Sandbox, yy, mamy tutaj ogłoszoną kolejną sprzedaż landów, taką, taką sprzedaż, która nie była w planie, natomiast tutaj chcą wesprzeć UNICEF a więc taka można powiedzieć akcja charytatywna tym razem wszystko odbędzie się właśnie tutaj, yy, właśnie tutaj na OpenSea, a więc poczytajcie sobie szczegóły macie to wszystko rozpisane, rozpisane na Sandboxie, właśnie na, na ich Twitterze yy, trwa również konkurs na Sandboxie Sandboxie związamy z listingiem właśnie na portfelu, na portfelu ZenGo, a więc również można sobie tutaj dołączyć. Jest tutaj sporo sandów do odebrania, także warto pobrać sobie portfel ZenGo, oczywiście dać retweet, oznaczyć dwóch znajomych. Wszystko macie rozpisane również tutaj, Samby do rozdania. Warto jeszcze raz warto, bo cały ekosystem Sandboxa również rozwija się naprawdę, naprawdę niesamowicie. Dzisiaj chciałem wam pokazać jeden profil, który znalazłem wczoraj. Castle Crypto to jest profil dla osób, które interesują się grami opartymi o blockchain i interesują się tokami NFT. Jest to, jest to profil, który śledzi właśnie wszystkie gry oparte na, na blockchainie, daje tutaj newsy, daje tutaj różne nowe rzeczy, które tutaj się dzieją. Także jeżeli się interesujesz rynkiem NFT, tokenami NFT, grami opartymi o blockchaina, daj tutaj obserwowane. Ja również będę obserwował. Jest to takie, takie źródełko wiedzy. Oczywiście profil dość nowy, także zobaczymy, czy będzie tutaj systematyka. Lecimy sobie dalej. Gamer Hash, mam bardzo dobre informacje. Udało dograć się AMA, i już wam podaję datę. Słuchajcie, 22 grudnia, to jest chyba wtorek, z tego co pamiętam. Godzina 18 albo 19 odbędzie się, słuchajcie, AMA z CEO projektu Gamer Hash i z osobą z Timu Gamer Hash, a więc dwie osoby będą gościć. Szykujcie pytania, będzie bardzo gorąco. Porozmawiamy sobie o tym, co nowego, porozmawiamy sobie o tym, kiedy listing na giełdzie, porozmawiamy sobie o tym, co daje tak naprawdę ta licencja uzyskana na Malcie także będzie bardzo, bardzo gorąco i to jest kolejne AMA, które poprowadzimy jako krypto także zapraszam wszystkich serdecznie słuchajcie, na dzisiaj to by było na tyle, wiem, że dużo było, jest konkurs także komentujcie, yy, prześledźcie sobie jeszcze raz na spokojnie ten początek o, o którym mówiłem, jeżeli chcecie mieć projekt, na którym zarobicie dużo nie mówię tu o małych kwotach, to warto prześledzić sobie te zasady, cierpliwość systematyczność, wizja końca warto również mieć projekty, na których zarabia się na bieżąco po to, żeby nie tykać tych projektów właśnie długoterminowych życzę każdemu powiedzenia, powodzenia jeżeli te wideo były wartościowe, daj łapkę daj suba, słyszymy się już jutro i widzimy się dzisiaj na grupie Edukacja dzięki za uwagę, hej!